to jest Luni. Luni to jest Luni. Luni, chciałabym wbił 400 tysięcy subów. Czy pomożesz nam, dając suba i łapkę w górę? Cześć! Tu Ernest. Deadpool nareszcie zawitał do szafek Fortnite. Co bardzo fajne, nie trzeba mieć zrobionych poprzednich wyzwań, aby móc wykonać jego wyzwania 7 tygodnia. Wraz z wejściem nowych wyzwań, w wyjątkowy sposób zmieniono sklep. Deadpool przyszedł, zmienił sklep i zwiał. Koniecznie dajcie znać, czy kupiliście coś z tego sklepu. Event Deadpoola sięga nawet wyspy. Bus bojowy został wyjątkowo wystrojony. Tak samo zrzuty zaopatrzenia. Na jachcie Deadpool zrobił imprezę. Zaczynając od frontu, jest Deadpoolowy wiatrowskaz, czyli jego spodnie. Obok, oznaczenie lądowiska dla helikoptera zostało zmienione z literki H na logo Deadpoola. We wnętrzu jachtu znajdziemy rysunki autorstwa Deadpoola. Takie tam arcydzieła. Na ścianach wisi też mnóstwo zdeadpoolizowanych sławnych dzieł sztuki. Myślę, że na przykład to każdy rozpozna. To jest przeróbka Krzyku Edwarda Munka. Złoty pomnik Midasa też doczekał się zmian. Zamiast globu trzyma ogromną kulę dyskotekową, a na głowie ma maskę Deadpoola. Poziom wyżej w jego pokoju Deadpool trzyma chimichangi na wystawie. Są one też w menu knajpy Taco. Na podłodze jest niedźwiedziowy dywan i telewizor, na którym leci nagranie ogniska z festiwalu zimy. A jego łóżko jest teraz, no jak widać, jego. I o co chodzi z tymi majtkami? Dlaczego Deadpool wszędzie zostawia swoje majtki? W toalecie rozstawił swoje stanowisko do grania, żeby jakoś rozwiać nudę. Deadpool ma chyba też plany zostać streamerem. W jednym z jego pokojów są gotowe wszystkie potrzebne rzeczy. Komputer, kamera, green screen i lodówka z przekąskami. Słuchajcie, na oficjalny post Fortnite na Twitterze Deadpool odpowiedział, że chyba sam zostanie twórcą kontentu Fortnite'owego. Według niego to nie wygląda na coś trudnego. Na to odpowiedział Buga, pisząc: nie osiedlaj się, Deadpool, spróbuj zostać mistrzem świata w Fortnite. Na co Deadpool odpowiedział: dobra rada, dzieciaku, odrobiłeś już pracę domową? Deadpool wleciał też na wiadomości paru innych znanych Fortnite'owych twórców. Doktor Lupo napisał do Deadpoola: nawadniaj się, baw się dobrze i ustaw idealny kąt kamery, zwłaszcza z taką twarzą. Deadpool na to odpowiedział: dzięki, papa, kocham cię. Jesteś o wiele lepszy niż mój prawdziwy tata, nawet z taką twarzą. A Ewok zaproponowała Deadpoolowi wspólne gierki, na co Deadpool odpisał: złe rzeczy dzieją się drużyną, w których jestem. Dla tych, co nie wiedzą, to Deadpool w filmie Deadpool 2 zgromadził drużynę X-Force. Na ich pierwszej misji poszło im bardzo źle. W skrócie, prawie każdy umarł. A na posta Fortnite z powiadomieniem, że wezwania są już u każdego, Deadpool odpisał: wreszcie, moje chimichangi robiły się zimne. Poza tym, wracając na jacht, koniecznie zapamiętajcie lokację pływaka Deadpoola. Przyda wam się ona do 8 tygodnia wyzwań. Na jachcie jest oczywiście jeszcze sam Deadpool z jego pistoletami. Deadpool raz na jakiś czas robi nawet emotki. Wprowadzka Deadpoola na jacht niestety doprowadziła do wygnania Miałśniaka z jego miejscówki. Kilka dni temu bossem był tutaj Miałśniak Duch, a teraz stoi po stronie mroku. Został sam w fabryce pudełek. Raz na jakiś czas popłakuje w tęsknocie za swoim jachtem. Miałśniak, nie przejmuj się, wiem co czujesz. Wystarczy, że... A w pokoju Deadpoola Deadpool dalej sobie giercuje na komputerze. Na pewno już zauważyliście, że co każdy tydzień wyzwań w pokoju Deadpoola zmienia się scena. Dla przykładu, w poprzednim tygodniu Deadpool naprawiał rurę, ponieważ wyciekała z niej woda. W obecnym pokoju skrywa się pewien szczegół. Z jego toalety non-stop leci woda na podłogę. To nie może się dobrze skończyć. Potwierdza to pewien błąd. Niektórym osobom wczytał się nadchodzący stan pokoju Deadpoola. Wkrótce cały pokój zostanie zalany wodą, a Deadpool dalej będzie siedział przed kompem, ale z rurką do nurkowania pod wodą. No, Deadpool to jest Deadpool. Mała uwaga, tak naprawdę na tym zdjęciu są wczytane 3 wersje pokoju naraz, dlatego są 3 Deadpoole. Wróćmy jeszcze na mapę. Na małej górce obok sklepowej sadyby Fortnite umieściło bardzo fajną ciekawostkę. Jest tutaj niebieski miecz Sky w kamieniu. Ta lokacja prawdopodobnie przyda się do drugiej części misji tej postaci. W temacie wycieków to warte uwagi jest też to, że w plikach gry jest misja agenta Bananka. Składa się ona z 3 wyzwań.
Pierwsze z nich polega na przekręceniu zaworów pary w pokoju Brutusa. A drugie polega na zepchnięciu zabawki miałśniaka w jego pokoju. Trzecie wyzwanie jest ukryte. Nagrodą za tą misję ma być karta agenta Bananka. Ale do czego ona może służyć? To chyba po prostu emotka, naklejka. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.